Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Cieszę się, że mogę do Państwa mówić. I od razu chcę powiedzieć, że pogadanka i to, co w niej mówię, jest moją luźną interpretacją tygodnia. To są moje luźne interpretacje, moje przemyślenia, więc nie mogą być też brane tak na poważnie, czy też nie można tutaj z tego wnioskować jakichś różnych rzeczy. Po prostu oczami Marka Szwedowskiego miniony tydzień. Proszę Państwa, podbijajmy, lajkujmy, udostępniajmy i z góry też dziękujemy za wpłaty, za pomoc, jaką Państwo przeznaczają na nasze stowarzyszenie, abyśmy przez to mogli innym szukać lepszego rozwiązania, pomagać w życiu, pomagać zaginionych, odnajdować. Powtarzam i będę powtarzał, bo widzę, że niektórzy nie rozumieją. Facebook, YouTube nie jest formą kontaktu ze mną. Także jak ktoś się obraża, że nie odpisałem, to jego problem. Ja tam po prostu prawie nie zaglądam. Zaglądają inni, którzy tam za mnie robią różne rzeczy, ale też nie po to, aby kontaktować się z tymi, bo ktoś tam coś napisze. Proszę Państwa, w tym minionym tygodniu wydarzyło się wiele różnych rzeczy u nas w stowarzyszeniu i także w ogóle globalnie na świecie albo w naszej Polsce. Proszę Państwa, ja już nie będę mówił o poszukiwaniach, bo my tutaj ciągle teraz planujemy kolejne poszukiwania. Myślimy też o tych, które poszukiwania nam urzęzły gdzieś, ale Państwo czytali, co zrobiła się z nami prokuratura z Rewala. Jeden z policjantów, który to prowadzi z Archiwum X, chce się z nami spotkać, jest jakby po naszej stronie. No przebijamy się z jakimś murem, z jakimiś różnymi demonami. Też jeśli chodzi o Domarackiego i o wielu, wielu innych. Ale ciągle robimy. Wszystkiego też nie możemy Państwu powiedzieć, ponieważ no, dla dobra śledztwa też nie możemy opowiadać o rzeczach, które nam już wyszły, żeby po prostu no, kogoś nie spłoszyć lub nie narozrabiać. Jak to mówią, jakie ma Pan plany na nowe tysiąclecie? Odpowiada gość, dość skromne, przez jego większość będę nieżywy. Proszę Państwa, i teraz może o sytuacji, jaka się wydarzyła, jaka się dzieje. I chyba trochę większość czasu jej poświęcę w tej pogadance. Oczywiście jest to moje spojrzenie i mój światopogląd i proszę tego nie brać za wyznacznik, ale jednak tak myślę i tak będę myślał. Proszę Państwa, rozszalało się piekło, tak można powiedzieć, o pedofilii w kościele. I żeby mi nikt nie zarzucił, żeby mi nikt nie wytykał, że ja bronię pedofilów. Nie. Ja nie bronię pedofilów i nie zamierzam im bronić. I każdemu nam w mordę, który by się gdziekolwiek do mnie przysunął. Ale ja też chcę powiedzieć, że pedofil to nie jest jeden człowiek i to nie jest tylko ksiądz, albo zwłaszcza ksiądz. Otóż, proszę Państwa, my nie mówimy o pedofilii jako takiej, tylko atakujemy teraz Kościół. Z każdej strony. Oczywiście, tam ludzie powinni być najbardziej moralni. Ale proszę Państwa, jak spotykamy się z policjantami, to ci dopiero kradną. Niektórzy są lepsi niż nie jeden złodziej. O tym się nie mówi. A przecież jest jasne, że każda praca, tak, każda praca, każde stanowisko pracy wymaga no, honoru, poświęcenia. Nie można powiedzieć, że no bo ten ksiądz to nie powinien, a reszta to może. Proszę Państwa, w 96 roku, ja skrótowo powiem, w 7, 8 działałem jako pracujący w agencji detektywistycznej, poszukiwaliśmy ludzi i to, co się działo na dworcu centralnym wtedy, to, co się działo z tyłu za Muzeum Wojska Polskiego w parku, to, co się działo na Placu Trzech Krzyży pod Grzybkiem, czy też w kawiarni, która nazywała się Lajkonik. O tym się dzisiaj nie mówi. Ale tam dopiero dochodziło do różnych dziwnych rzeczy. Proszę Państwa, jest taki chłopak, no teraz to już nie jest to chłopak, jest to już facet, który opowiada, jak to ksiądz Jankowski go zgwałcił, wykorzystał, zmolestował.
Oczywiście, jaki był ksiądz Jankowski, my wiemy i tu nie będziemy ani go bronić, ani nic z takich rzeczy. Tylko, że proszę Państwa, ktoś, kto oskarża go, jest bardzo dobrze mi znany. Jeszcze wtedy, kiedy pracowałem w agencji w 1997-1998 roku. Z czego? Że sprzedawał się na dworcu jak taka tutka każdemu i gdzie się dało. I raptem biedny człowieczek pojechał do Gdańska, tam spotkał księdza, który powiedział, że mu pomoże. Bo co tak przyjechał do Gdańska, nikt nie wiedział po co. I on mu pomoże, jak mu tam trochę w domu posprząta, porobi różnych rzeczy w książkach, to mu pomoże. I on nie wiedział, że on go biednego weźmie i przeleci. Bo on przecież jest taki prawy i taki w porządku. Nie, proszę Państwa, to człowiek, który takie rzeczy robił, że nam się uszy skręcały. Następna sytuacja. Znany reżyser filmowy. Proszę Państwa, ja nie będę mówił kto. Niech się Państwo domyślą. Znany, że brał dzieci do siebie do domu po 14, po 13 lat i kąpał się z nimi. I to jest dobry, znany polski reżyser. O tak, nie będę mówił kto, bo nie chcę, żeby mnie tu do sądu pociągnęli. Chociaż ktoś mu na murze ładnie napisał, pytają się o ciebie dzieci. No potem kto jeszcze, proszę Państwa, z tej całej elity? Zaginął chłopak. Miał 14 lat. Matka przyszła do nas go szukać. My oczywiście, znaczy ja poczułem przy nim jakiegoś faceta starszego i mówię do matki, że panią, widzę, że bardzo dobre relacje miał z tatą. To też pani odpowiada, nie proszę pana, jego ojciec nie żyje już od 10 lat. Aha, czyli to nie jest tatuś, sobie myślę, no to zobaczymy, kto to jest. Idę na dworzec centralny, ponieważ tam mam paru informatorów, ponieważ tam znam różne tam z innych różnych rzeczy i tak dalej. Pytam się jednego z informatorów, czy znają tego chłopaka. Odpowiada, a Kiciuś, mówią na niego Kiciuś, tak, Kiciuś jest takim facetem. Z jakim jest facetem Kiciuś? A z facetem, który przyjechał z Francji, jest jednym z takich bardzo znanych radiowców, czyli speakerem radiowym francuskiego radia RFI. No i tutaj sobie że dochodzę do chłopaków po 14, po 13 lat. Oczywiście tego też wziął. I nikt o tym już nie mówi, proszę Państwa. Mamy mówić dalej? No to jeszcze powiem trochę dalej, proszę Państwa. Tak. Jesteśmy w kawiarni, która nazywa się Lajkonik. Teraz już nie ma tej kawiarni, ale wtedy była. Na placu Trzech Krzyży. Jestem tam z dziennikarką. Dziennikarka jest z Super Expressu i tam z wielu innych gazet. I chciała napisać coś o pedofilii, no w ogóle o tym świecie takim dziwnym, homoseksualnym i tak dalej. Ja powiedziałem, że ja jej pomogę, ponieważ jako detektyw tutaj różne rzeczy robimy, działamy, ja pewne rzeczy znam. Siedzimy w tej knajpie i tam przy stoliku siedzi sobie, no kto sobie siedzi, młody chłopak, na oko ma jakieś 14 lat, więcej nie ma. Oczywiście pije sobie kolę, no bardzo przykładowo. W pewnym momencie do tego baru, tej kawiarni, wchodzi dwóch facetów, mówią po włosku, siadają sobie obok. No jeden drugiego trzyma za rączkę, no ale to są dorośli ludzie, więc okej. Ale spoglądają na tego młodego chłopaka. Oczywiście naiwna dziennikarka mówi do mnie, a proszę pana, pan zobaczy, to jakaś rodzina, nie? On czekał na nich. Ja mówię, rodzina, no na pewno rodzina, ta soprano chyba. Po jakimś czasie przysiadają się do tego chłopaka, a za chwilę z nim wychodzą. Jeden z tych starszych facetów, nawet go tam gdzieś klepnął w tyłek tego chłopaka. Wyszli. Ona mówi, o i poszli gdzieś. Ja mówię, ta, do hotelu się, prawda, zrobić swoje. Za chwilę chłopak wróci, będzie dalej się sprzedawał. A to niemożliwe. Możliwe. Czy mam, proszę Państwa, mówić dalej? Nie, nie będę mówił dalej, bo nie na tym ma polegać cała pogadanka. Ktoś znowu mi zarzuci, że ją trochę tak zepsułem, że opowiadam jakieś dziwne rzeczy. Nie, nie, proszę Państwa. Ja chcę powiedzieć, jak świat światem istniał, istnieje też pedofilia. I nie możemy tylko powiedzieć, że robią to księża. Natomiast jeżeli ktoś jest taki pewien redaktor, który
dowiaduje się od nas o pedofilii. A teraz się dzieje, teraz, tak. I pytamy się, czy będziemy mogli rozmawiać. No to oczywiście on opowiada, tak, oczywiście, zrobimy tu reportaż. O jakiego księdza chodzi? Ja mówię, no właśnie nie chodzi o księdza. Chodzi o ludzi sztuki, o ludzi filmu, o ludzi... A on wprost mówi, a nie, to nie, to w ogóle zapomnij pan. Kogo to interesuje? Wie pan, świat sztuki ma swoje prawa. Musimy dowalać księżom. Dowalać księżom. No to dowalaj gdzie indziej. Proszę Państwa, w latach 90. był taki znany program. Helikopter wylądował na dachu. Kto to był? Wiadomo, kto to był. O, mogę powiedzieć, Mariusz Szczygieł. Proszę Państwa, ten też sobie wybierał chłopców. Ten się też bawił. I wielu, wielu innych się bawiło. I mógłbym tu listę całą dać. Nikt się do nich nie czepił, nikt jakoś nie ma do nich pretensji. Oczywiście powiemy, bo ksiądz powinien być ten moralistą. Może i powinien być, ale nie jest, bo jest tylko człowiekiem. Ale jeżeli już dowalamy jemu, to dowalmy wszystkim. Jeżeli dziennikarz do mnie mówi, to go nie interesuje, to znaczy, że pedofilia w ogóle nikogo w tym kraju nie interesuje, pod warunkiem, że zrobił to ksiądz, nawet z czciwia dolnego, ale był księdzem. Już mnie interesuje. Pokrzywdzony chłopiec lat 13 w rozmowie z nami mówi, ja więcej tam nie pójdę. Gdzie nie pójdziesz? Nie pójdę więcej do szkoły, bo pan od WF-u mnie po prostu tam i mówi, co zrobił, gdzie? W sali gimnastycznej na przerwie. 13-letni chłopiec opowiada. Rozkładamy interwencję. Próbujemy coś zrobić, dostajemy odpowiedź. Nie możemy nic zrobić, nie podnośmy rabanu i tak jest ciężko z kadrą nauczycielską. Aha, dziękuję. Proszę Państwa, zakład dla niewidomych. Ja koło niego mieszkałem, powiem tylko w skrócie. Kadra świecka, no też i są siostry, ale o siostrach nie mówmy. Kadra świecka. Kiedy jestem na dworcu, kiedy poszukuję znowu kogoś zaginionego, mam swojego informatora do dzisiaj, nie mogę powiedzieć, kto to był, ale nieistotne. Rozmawiam z nim i on mi pokazuje stojącego bokiem człowieka i mówi, jeżeli go nie ma nigdzie, tego człowieka ze zdjęcia, wiemy jak się nazywa, to być może jest u tego gościa. Ten gość jest podróżnikiem i mówi, że on podróżuje po świecie, po Europie, zaprasza tam młodych chłopaków, bawi się z nimi. Mówią na niego ciasteczko. Ja mówię, dlaczego? No bo z reguły daje tylko herbatę i ciastko potem. Dobrze. Ja mówię, mogę go zobaczyć? No, wolałbym, żeby nie ode mnie, ale to bokiem jak staniesz, to go zobaczysz. Facet się odwraca, ja go widzę, tak normalnie, i nogi mi się uginają, proszę Państwa. Kto to jest? A jeden z wychowawców z zakładu dla niewidomych, który jest nauczycielem, a nie podróżnikiem. I ma bardzo tam wysoką funkcję, czy się świecki człowiek. I to robi po dworcu się szlaja z chłopcami. I nikt już mu tego nie zabroni. Koniec, dziękuję, to miało być tyle na temat pedofilii i niech to tak zostanie. Ale gwoli tego, że wszyscy rzucili się teraz na kadrę, to jest walka z Kościołem. Powtarzam jeszcze raz, nie z pedofilią. To jest walka z Kościołem, bo walka z pedofilią dotyczy każdej dziedziny. Każdej. Ale walka z Kościołem dotyczy tylko jednej dziedziny. Tak, czyli będziemy walczyć z Kościołem. Ktoś na ulicy napisał, ale ja... Jana Pawła II. Znaczy, tak jest napisane, a ktoś dopisał Aleja Ofiar Jana Pawła II. Skandal, zgroza. Straszne, okropne. Powtarzam, nie tędy droga. Nie tędy droga. Proszę sobie obejrzeć na YouTubie fragment, taki jest film Tajemnice Jana Pawła II, albo przeczytaj książkę. Soci napisał. A propos, jeżeli chcą Państwo przeczytać książkę, to Soci napisał Tajemnice Jana Pawła II. Jak Państwo przeczytają tę książkę, to zrozumieją cały system życia Jana Pawła II i jego świętość. Natomiast jeżeli walczymy z pedofilią, to z całą, tak jak my w Rewalu i w wielu innych rzeczach, a nie z wybiórczą, bo ktoś mówi, przepraszam, czy to jest ksiądz? Nie. No to my nie będziemy robić artykułu. Kogo to wzrusza? Ksiądz to jest temat. No tak. Dziękuję. To jest tak jak w tym kawale. Icek, ty możesz mnie pożyczyć 100 zł? Mogę, ale od kogo?
Proszę Państwa, ja pracuję, przyjmuję dalej, pomimo tych różnych pandemicznych obostrzeń, różnych rzeczy, a jakby na to nie patrzeć, wiadomo, że choroba istnieje, trzeba się leczyć, trzeba się zabezpieczać, ale nie dajmy się zwariować. Ja, proszę Państwa, przyjmuję ludzi jako medium i powtarzam jeszcze raz, jako medium. Nie ten, kto włącza radio, nie robimy EVP, jest to wszystko w fazach eksperymentów, w fazach zupełnie innych. Kiedy Państwo obejrzą film Wzywając Ziemię, tam jest dużo EVP, ale ja tak nie robię, że ludzie przychodzą i włączam EVP. Pracuję jako medium. W tym tygodniu także jako medium przyjąłem pewną panią, która straciła syna. Syn opowiadał, pierwsze co powiedział, oczywiście ja nie mogłem wiedzieć, o co chodzi, to powiedziałem, mówi, że wyrównaje mu się nogi. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale matka powiedziała tak, bo on miał jedną nogę krótszą. A więc wyrównały mu się nogi. Był pewien człowiek, to był ojciec, z którym rozmawiała pewna pani i powiedział, że dalej pięknie śpiewa, jeszcze ładniej w ogóle śpiewa i ma Cecil. Cecil to takie imię, tak? Otóż ona powiedziała, że on prowadził chór żeński i jedną z jego taką najbardziej zaprzyjaźnionych tam pań, która śpiewała, miała taki pseudonim Cecil. I ona odeszła przed nim, zeszła na raka. No i tatuś też szedł, też potem chorował. No i właśnie wspomniał, że teraz ładnie śpiewa z tą swoją Cecil. Także tutaj możemy dowiedzieć się naprawdę wiele rzeczy i pomóc sobie, ponieważ te kontakty pomagają nam, te kontakty, jakby to powiedzieć, no, ukojają ból, tak? Znowu się tam jakiś ruszył hejt, że to diabeł przemawia, że proszę Państwa, niech sobie mówią co chcą, niech się spotkają, niech przyjadą na nasze spotkanie, naszego stowarzyszenia i porozmawiają z ludźmi, którzy dostali od nas wsparcie, czy tu diabeł zadziałał. No niech się dowiedzą, niech się tutaj spotkają, tak, z nami. Proszę Państwa, już kończę książkę, reportaże, właśnie przewodnik poza światach, także jeszcze tylko będzie trzeba go wydać. Jeżeli ktoś z Państwa by wiedział, gdzie można taką książkę wydać, jakimś takim, no, niewielkim kosztem, a może ktoś chciałby pomóc mi ją wydać dla innych, prawda, to będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Jako stowarzyszenie możemy wydać tą książkę, a pieniądze z tego przeznaczyć na poszukiwania, na edukację, na pomoc ludziom po stracie najbliższych. Także proszę Państwa, my tutaj w tym wszystkim nie dajmy się zwariować, bądźmy cały czas, pomagajmy sobie i róbmy sobie dobrze. Oczywiście nie tak jak pomógł tata pewnemu Jasiowi, ponieważ Jasiu przychodzi do szkoły z opuchniętą i posiniaczoną twarzą. Pani się pyta, Jasiu, a co się stało? Jasiu odpowiada, osa. A urządliła, mówi pani. Nie, nie, Jasiu odpowiada, tata ją zabił. Aha, ale niestety łopatą. Także może pomagajmy w sposób mądry, fajny, dobry, ciekawy, kiedy możemy dać siebie innym ludziom. My się spotykamy regularnie z naszymi stowarzyszonymi, spotykamy, rozmawiamy, myślimy, że będzie bardzo dobrze, że damy sobie radę. No i poukładają się nam pewne rzeczy. Znaczy staramy się, aby te pewne rzeczy się nam poukładały, aby tutaj wszystko było dobrze. Proszę Państwa, świat jest cały piękny, wspaniały i pomimo różnych sytuacji, o których mówiłem tutaj, nie możemy dać się zwariować i pójść za tą całą chucpą, proszę Państwa, chucpa. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, jeżeli nie będziemy mieli własnego zdania, własnego osądu, to damy się wkręcić, wmanewrować temu wszystkiemu, co po prostu nam tutaj podadzą. A my musimy pomagać sobie nawzajem, my musimy robić sobie dobrze, jakkolwiek to zabrzmi. My musimy po prostu być z ludźmi. Mówi się też, że człowiek, który ustępuje, kiedy nie ma racji, to mędrzec. A człowiek, który ustępuje, kiedy ma rację, no, to musi być żonaty. Proszę Państwa, no cóż, zbliżamy się powoli do świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że to będą bardzo wspaniałe święta, pomimo różnych obostrzeń, dziwnych rzeczy, sytuacji. My się po prostu nie poddajmy. Pamiętajmy, że to Chrystus się rodzi, a z Nim rodzi się cała nadzieja w
w tym całym szaleństwie i jakby to nie powiedzieć, na niego czekamy i myślimy, że jesteśmy przekonani, że dużo się zmieni. A najważniejsze, abyśmy go mieli w sobie, abyśmy go przyjęli do swojego serca. Ja powiedziałem i powtarzam, ja się Jezusa nie wstydzę, ja się Boga nie wstydzę. A jeżeli ktoś lata, wymachuje, przepraszam, lata ze sztucznym penisem, pewna pani latała z takim dużym i krzyczała, że ona chce wolności. No, mamy różne pojęcie na temat wolności i żeby było jasne, nie stoję po żadnej stronie. Stoję tylko po stronie mądrej. Ktoś powie, a wiesz, która to jest mądra strona? Nie, nie wiem, ale ta mądra jest taka, jaka jest dla mnie mądra, jaka jest dla innych mądra, nie wiem. Proszę Państwa, żebyśmy tutaj nie przeciągali, trochę porozmawiałem niestety o tej pedofilii, ale zdenerwowałem się, ponieważ do nas też docierają różne sytuacje. Jest to taka sytuacja, kiedy tutaj matka opowiada nam, jak własny ojciec molestował własnego syna. Syn ma 11, 12, teraz właściwie lat i ona nie może nic zrobić. Ona poszła na policję, rozmawiała, to policjant mówi, czy jest pani pewna, ma pani dowód. Proszę Państwa, to straszne, więc dlatego nie dajemy się wmanewrować, że tylko jedna grupa, jedni ludzie, a wszyscy reszta to nie. Tak niestety to nie działa. A jak to ktoś kiedyś z naszych mądrych powiedział, dobrze położony asfalt na remontowanej drodze oznacza, że niedługo będą wymieniać rury kanalizacyjne. A propos jeszcze takich dowcipów, takiego złotoustego mówienia, bo przecież nasi włodarze, nasi, jakby to powiedzieć, sejmowi celebryci, potrafią zablysnąć, jakby zablysnąć czymś niesamowitym. I oto jeden, prawda, z naszych celebrytów, włodarzy, już nie wspomnę kto, zapytany, jak to jest, skoro nosimy maseczki, a ludzie nadal chorują i jest więcej chorych i umierają, to znaczy, że maseczki nie pomagają. A ówże celebryta powiedział, bo proszę Państwa, bo wielu ludzi nosi złe maseczki. Tak jak majtki nie powinny być przezroczyste, tak maski też nie powinny być przezroczyste. No i tym oto miłym akcentem, proszę Państwa, żegnam się z Wami. Może dzisiaj troszeczkę przynudziłem, może nie. Cieszę się, że mogę coś ciekawego powiedzieć. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, na ten nadchodzący czas. Następna pogadanka będzie pewnie lepsza, luźniejsza, bardziej taka zakręcona. W tym tygodniu chcemy zrobić jeszcze film dla Państwa, pokazać coś ciekawego, także trzymajmy się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wpłaty, za pomoc, za lajkowanie, za podbijanie, za udostępnianie. To wszystko, co robicie, nie jest tylko dla nas, ale dla innych, których pomagamy, dla naszych stowarzyszonych. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego i jak to mówią, alleluja i do przodu!